Zobaczcie, co tu się dzieje, ile tych jagniaków jest. Masa jagniąt po prostu nam się urodziła. Coś nieprawdopodobnego. Zobaczcie, ile tych czarnulków. Chodźcie, mordy. Pogubiły matki, matki uciekły. Jest jeszcze nie umie samo złapać butelki. Czekaj, czekaj, jeszcze chodź. Nie umie, a już mam za mały rąk. Daj. Chodź, mordo. Już, o, daj, już trzymam. No, o, tu jeszcze. A to jest lukola, to? To mamy to lukolka, a to jest złotka, tak? Słuchajcie, nie ogarniamy, za mało rąk jest. Tam jest butelka. Za mało rąk, za mało butelek. Chodź, masz tutaj. Złotka, chodź do mnie. Złotka, chodź. Tu. Stankuj tu. Jejku, ciężko je uchwycić. A jeszcze są trzy gdzieś. Jeszcze jest baranek, o tam jest. Tak, to on, bo ma złotą kręgę. Jeszcze jedna mama. Mamusia sobie przypomniała o dziecku. Szuka. A ten baranek, to jest ten baranek? Nie, to jest też wczoraj urodzony. Nasz baranek jest tam, tam chodzi, co kresu. Meciula. Co tu się dzieje? Po prostu masa jagniam. Dzisiaj temu było jedno. No. Musimy w ogóle w końcu policzyć, bo kiedy się zaczęły? 14, chyba, kocić? Tak? Tygodni temu, wtedy się urodziła dziewczynkę dużą. Tak, ale potem było długo, przerwa była. Tak. Kilka dni. Tak naprawdę w 3 dni urodziły się tak. Wszystkie. Wszystkie, czyli tak 15. Kurczę, wylęgły się jak pisklaki z inkubatora. Wszystkie naraz. Tak, takie popcorny. Czyli w sumie w tym momencie jest tu 15. Czego? Przynajmniej 3-4 są na butelce na pewno. Ale możliwe, że 6. No u mnie 3 tutaj się już siedzą, nie? U mnie już są 3, u ciebie są 2. Tak, jeszcze jednego brakuje. Złotka już coś dostała, trochę dostała. Karmię teraz Chromka. Słuchajcie, Chromek się nazywa dlatego, że coś mu się z kopytkiem stało i nie chodził na początku. Przez kilka dni nawet, ale już jest ogarnięty. Zaraz wam pokażę Chromka. To jest Chromek. A obok Złotka próbuję mu odebrać butlę. Złota! Zobacz, wiesz, tyle przynajmniej. No. Słuchajcie, co wam... wiem. Wiem, co wam chciałem powiedzieć. Jeśli chodzi o ekonomiczność tego, co teraz robimy, to jest to absolutnie nieekonomiczne, bo odkarmienie takiego jagnięcia małego do czasu, aż przestanie jeść butle, to jest koszt około 300 zł przy założeniu, że kupujemy mleko po 2 zł za litr. Tak, 300 zł. Tak, 300 zł. Około, to jest taki koszt. Przynajmniej taki koszt był jeszcze niedawno. Teraz na pewno jest wyższy, no bo to mleko jest droższe. Dobra, ty już zjadłeś za dużo. Daj Chromowi. Tam jeszcze dwa jakieś zostały. Co tu się dzieje? Ty jesteś butelkowy, czy nie? Nie, to nie jest butelkowe. Mama zostawiła, pobiegła. Który z was butelkowy jest? Pyszczek, ty jesteś butelkowy? Ty?
Nie. Dobra, słuchajcie, wyłączam się. Muszę chyba pomóc żonie trochę. Kury indyki myślą, że też się coś dostanie. Dzień dobry. Coś chciałby powiedzieć do kamery? Słuchajcie, jak ganiają ją tą butelkami. Butelkowe jagnięta. Traktują matkę karmiącą, w tym przypadku Ankę, jak mamusię prawdziwą. Dobra, wyłączamy się chyba. Idziemy jeszcze, trzeba jeszcze trochę im podgrzać.